Pierwsza libacja słodyczowa, czy ten wysoki wyrzut dopaminy z tym związany, trwale przemodelowuje mózg, ponieważ ta poprzeczka przyjemności jest już w zupełnie innym miejscu, niż gdybyśmy żyli w środowisku, w którym nie ma tak kalorycznej żywności, która naturalnie w, w, mhm. gdzieś tam w przyrodzie nie występuje. W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry. Dzień dobry drodzy państwo. Podcast City Fit w swoim tempie Jacek Bilczeński. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nałogu, ale tym opium nie będzie alkohol, nie będą to narkotyki czy zachowania jak na przykład gry hazardowe, a coś z czym wszyscy właściwie mamy kontakt każdego dnia. Tym opium będzie drodzy państwo jedzenie, a ze mną w studiu jest dzisiaj dietetyk, psychodietetyk, prezes fundacji FitMind, wykładowca akademicki, autor książki Mikołaj Horoszeński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Jacku. Dziękuję za przyjęcie e, zaproszenia. Jest mi bardzo miło nareszcie, e, nareszcie Cię tutaj gościć. No i e, przejdźmy do tego naszego, naszego sednu. E, uzależnienie od jedzenia, uzależnienie e, może jak, od słodyczy, jak, jak, jak nosi tytuł Twojej książki, drodzy Państwo, proszę bardzo, e, jest tematem kontrowersyjnym, jest tematem niepewnym, jest tematem niejednoznacznym. Nie znajdziemy go. W DSM5 e, sprawdzałem. Pytam więc, e, czy realnie możemy mówić o uzależnieniu od jedzenia, czy realnie możemy mówić o uzależnieniu od słodyczy? Mm -hmm. to, to jest ciekawe pytanie, na które staramy się odpowiedzieć od w sumie od początku działania naszej fundacji. Stąd też pobudzamy dialog z różnymi specjalistami. Ostatnio organizowaliśmy konferencję naukową uzależnienie od jedzenia od badacza do praktyka, gdzie. E, Udział miało 11 świetnych prelegentów, i właśnie staraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ po pierwsze warto sobie odpowiedzieć. Istnieją trzy, trzy fronty w tej materii, czyli pierwszy: można się uzależnić od jedzenia jako od substancji i tu na przykład można się uzależnić od słodyczy, od czekoladek, od fast foodów. Często się u nas też pojawia na, na grupach, które prowadzimy, na przykład zajadanie. Białego pieczywa z masłem, tam z solą. Mm -hmm. tak? I to jest taki comfort food, który powoduje, że jemy pomimo braku uczucia takiego fizycznego głodu. Pojawia się inny rodzaj głodu. Drugą kategorią jest uzależnienie od jedzenia jako od czynności. I tu według badania takiego ogólnopolskiego z 2020 roku uzależnienie od obiadania się było trzecim trzecim najczęstszym uzależnieniem Polaków. Zaraz po alkoholu Nikotynie było uzależnienie od obiadania się. To był w ogóle najczęstszy nauk wśród ankietowanych kobiet. Mhm. I trzecim stanowiskiem, trzecim frontem jest nieokreślanie tego zachowania jako uzależnienie, ponieważ to powoduje pewną, może powodować pewną stygmatyzację. Czyli jeżeli jestem już uzależniony, no to już tak się będzie działo. Więc to są trzy fronty, pomiędzy którymi się ruszamy i staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiś jasny kierunek, czy, czy faktycznie można się uzależnić, czy można to nadużywać. Natomiast z pewnością aktualnie takim dużo bezpieczniejszym może określeniem jest zaburzenie w spektrum nadmiernego jedzenia. Mm -hmm, Okej, okay, no dobra, no to, bo gdybyśmy sobie spróbowali, to tak ten temat. Odrobinę ułożyć, czy my możemy spróbować to ważyć i powiedzieć, że ten problem powiedzmy niekontrolowanego spożycia e, albo jakiegoś takiego wewnętrznego przymusu jest bliżej zaburzeń odżywiania, jest bliżej e, uzależnień behawioralnych albo uzależnień od substancji, czy to jest po prostu miks wszystkiego? Myślę, że to ostatnia opcja jest tutaj najlepiej mm, opisuje <grym> tę sytuację. To mogę posłużyć się pewnym dowcipem, który to opisuje. Umiera pewien Irlandczyk, i już jego ostatnie godziny na łożu śmierci leży w agonii i w pewnej chwili czuje zapach taki maślany zapach jego ulubionych ciastek, które całe dorosłe życie robiła mu żona. On tam po prostu ostatkiem sił zwlukuł się na podłogę i, i czołga się za tym zapachem. Doczołgał się do, do kuchni, widzi otwarty piekarnik, sięga po te pachnące ciasteczka i, tak nagle, dosłownie taką chochlą po łapie, zostaw to na stypę. Mm. <noise> I generalnie, właśnie to pokazuje też pewien mechanizm, że. No, nawet w przypadku takich braku zasobów i złego samopoczucia, jednak jesteśmy w stanie wykonać pewne zachowanie, żeby, żeby sięgnąć po to źródło mm, przyjemności. Okej, okay. no dobra. To, to, to jeszcze, żeby troszeczkę o tym tle tego problemu porozmawiać. Już o tym trochę wspomniałeś, ale chciałbym to ewentualnie rozwinąć. Czytając literaturę, ja dotarłem do informacji takich, że problemy z, związane z zachowaniami żywieniowymi problematyczne zachowania żywieniowe problematyczne jedzenie emocjonalne kompulsy generalnie albo zaburzenia odżywiania, albo taka nieprawidłowa relacja z żywieniem to jest coś, co jest domeną bardziej kobiet niż mężczyzn. Z kolei uzależnienie od substancji, na przykład od alkoholu, no tutaj niechlubny prym wiodą mężczyzn, Czy W kontekście tego problemu, o którym my mówimy, możemy powiedzieć, że to jest bardziej domeną kobiet albo bardziej domeną mężczyzn, czy niekoniecznie? Tak naprawdę to jeszcze chyba nie jest dobrze zbadane. Próbowaliśmy to zbadać i zebraliśmy e, taki szeroko zakrojone kampanie zbierania ankiet Yale Food Addiction Scale, czyli to jest specjalna ankieta badawcza, żeby ocenić zaburzenia w kierunku zależnienia od jedzenia. Natomiast w większości, tak około 90% wypełniły te ankiety kobiety. Dla, dlatego, aby praca była bardziej naukowo akceptowalna, postanowiliśmy zabrać drugą taką grupę mężczyzn i, i Pojawił się problem, ponieważ mężczyźni, jak zaczęli wypełniać te, odpowiadać na te pytania, to większość porzucała e, mm -hmm. ten kwestionariusz. Ciężko powiedzieć. Tak? ciężko powiedzieć? Mężczyźni nie wypełniają tych ankiet, żeby móc to rzetelnie ocenić, żeby okay. móc to móc zaobserwować. To w przypadku naszej praktyki, faktycznie, jak prowadzimy grupy e, intensywnej zmiany nawyków żywieniowych, które są nakierowane na naprawę tej relacji z jedzeniem, to zazwyczaj 80% to, to kobiety. Mhm. Czyli może być tak, że tych kobiet jest więcej, a może być też tak po prostu, że mężczyźni nie są wystarczająco dobrze zdiagnozowani. Tak, tak. Tutaj, mm, tutaj przypomina mi się inny dowcip. Mąż wraca po, do domu. Duży chłop, taki 140 kilo. I żona mówi, zobacz, przecież przez te fast foody, przez te słodycze Tylu ludzi na cmentarzu, na cmentarzu wylądowało. Idź, zobacz. Eee, Przejdź się, zobacz i oceń. Eee, okay. Następnego dnia wtacza się do domu, jak zawsze. Wchodzi wielki chłop i mówi: Byłem na cmentarzu. I co? Przeczytałem wszystkie szarfy. Od sąsiadów, od rodziny, od dzieci, ale żaden od żarcia. Więc mm może -hmm. okay. <laughs> mężczyźni po prostu tak do tego trochę podchodzą, że nie widzą połączenia, tak? Że... Eee, Gdzieś regulują się w jakiś sposób, na przykład napięcie, bo to często jest potrzeba regulowania pewnego napięcia, pewnego zachowania, które, innych zachowań, które wykonujemy. Mhm. I mężczyźni regulują to i nie widzą bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia fizycznego, psychicznego czy nawet społecznego. Natomiast kobiety częściej mają taką większą czułość na, na to zdrowie. I częściej zauważają, że coś jest nie tak i chcą dojść do, do równowagi. Też w obszarze jedzenia ważny jest ten nadmiar kalorii. I kobiety częściej zwracają uwagę na wygląd. I zauważyłem, że do naszych, do, do naszych grup zgłaszają się osoby, które myślą, że my będziemy odchudzali. Mhm. A w trakcie, w trakcie całego procesu okazuje się, że 20% jest tematów dietetycznych, a staramy się. Mm, Przejść od y, poniutce do kłębka, i 80% y, tematów są to takie psychologiczne, czyli kontakt z emocjami, świadomość potrzeb i zachowań, nawyków, przekonań itd. Tak tak ja nie ukrywam, że wgryzając się w ten temat, takie ja odniosłem wrażenie, że klucz całego tego, te, tego niekontrolowanego spożycia, które my nazywamy uzależnieniem od jedzenia, jest właśnie. Pewien problem związany z regulacją emocji, ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie. Czy to jest prawdziwe? Pewnie dojdziemy sobie w trakcie, w trakcie tej, tej rozmowy i o tych proporcjach, jeżeli chodzi o kwestie. Terapii, nie wiem czy słowo terapia jest tutaj właściwe, ale pozwolę sobie go użyć. W proporcjach między tymi kwestiami związanymi z naukami o żywieniu, czyli takimi zabiegami stricte dietetycznymi, a proporcjach, jeżeli chodzi o te kompetencje psychologiczne, pewnie też gdzieś w dalszej części sobie porozmawiamy. Ale pozwolić, bo mam jeszcze jedno ciekawe pytanie, które mnie się nasunęło. Całkiem niedawno moim gościem był profesor Mateusz Gola, wybitny specjalista w dziedzinie uzależnień. Rozmawialiśmy sobie. W dużej mierze o uzależnieniach behawioralnych, ale udało nam się też dotknąć e, tych kwestii uzależnień od substancji. I profesor wspominał o tym, że u osób, które są uzależnione od substancji, notuje się zmiany w mózgu, które można obserwować. Czy my coś takiego możemy również powiedzieć w przypadku uzależnienia od jedzenia, o tym w przypadku tego problemu, o którym teraz mówimy, czy, czy raczej e, niekoniecznie albo być może tego nie wiadomo? Zazwyczaj, jeżeli powtarzamy dane zachowanie, to zachodzą jakieś zmiany w mózgu. To jest bezpośredni wpływ naszych decyzji na, na to, jak funkcjonujemy, jako mamy, jaki mamy stan hormonalny i co się tam w środku nas dzieje. Natomiast e, czytałem prace, które starają się zaobserwować to, tylko czy my bezpośrednio. E, czy to jest przyczyna bezpośredniego uzależnienia od jedzenia czy od żywności? Ciężko jest to zdiagnozować. Czy to jest na przykład tendencja do uzależnień, bo to też często idzie w parze, że ktoś ma tendencję do uzależnień i w, prowadziliśmy grupę męską z intensywnych zmiany nawyków żywieniowych, wśród której było była trójka trzeźwych alkoholików. Mhm. I przestali pić e, alkohol, ale znaleźli ujście i w sporcie. To dwóch z nich było triat triatlonistami, ale też w napadowym jedzeniu słodyczy, takich ilości naprawdę pokaźnych. Okej, okay, to, to, to tło i te predyspozycje ewentualne to jest też ciekawy wątek, do którego zaraz, zaraz pewnie dotrzemy. Natomiast może spróbujmy pójść krok dalej, czyli zostawić odrobinę to tło i przejść może do, do, trochę bardziej do, do konkretów. Jest takie sformułowanie, z którym ja zdążyłem, jak zdążyłem zauważyć. Ludzie dosyć mocno podpierają się w mediach społecznościowych, a i na pewnej dość prestiżowej uczelni podejmowano ten temat i budowano na nim taką oś przekazu, czego byłem też świadkiem: cukier uzależnia jak kokaina. Jestem ciekaw twojego stanowiska, prawda, to jest czy fałsz. To jest dobre hasło, chyba marketingowe, bardziej może kulturowe. Mm -hmm, bo to z pewnością. Też, to też pojawia się w kulturze. Natomiast badanie to było przeprowadzone na szczurach i nie było powtórzone z udziałem ludzi, żeby, żeby tak uzależniał. Żelki to cukier z żelatyną i spotkałem się z osobami, których. Akurat ten produkt był tym jeden, numer jeden. Czy słodkie napoje? To też są osoby, których e, e, picie słodkich napojów jest głównym problemem. Natomiast przeważnie jest to połączenie cukru, tłuszczu, e, białej mąki. E, w, czyli tutaj mamy. Praktycznie wszystkie produkty cukiernicze, słodycze, fast foody itd., itd., gdzie to jest połączenie tych trzech produktów czyli duża gęstość energetyczna i ten, to uczucie, które, ona, które, które daje zjedzenie mm -hmm. czegoś, czegoś takiego jest to bardzo ewolucyjnie u nas głęboko zakodowane, że jeżeli zjesz coś mocno kalorycznego, to momentalnie czujesz się lepiej. Ale to, czy, czy zatem z punktu widzenia takich do dowodów naukowych możemy to porównać, Skale, skalę tego zjawiska, skalę tego, tego problemu, czyli z jednej strony mamy jedzenia, z drugiej strony kokainę, jeżeli chodzi o to, to magiczne słowo uzależnienie? Skalę? Wiesz co, myślę, że skala... w Albo stopień. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o skalę, i były badania starające się zaobserwować w naszym społeczeństwie, jak często występuje, Do przypadku objadania się jest to. Oczywiście, około... nawet nie, nie chciałbym porównywać skali ilości osób uzależnionych, mm -hmm. ale siły uzależnienia, a może w ten sposób, takim prostym językiem. Mm -hmm. Czy jedzenie z punktu widzenia dowodów naukowych może dawać w takim samym stopniu uzależniać osobę, jak na przykład e, twarde narkotyki, jak kokaina? Mm -hmm. Myślę, że, że nie, chociaż dotyka i zdrowia psychicznego, fizycznego i, e, i społecznego. Natomiast e, twarde narkotyki potrafią e, odebrać to zdrowie zdecydowanie szybciej, chociaż też spotkałem się z innym badaniem, że jeżeli ktoś przyjmuje taką e, apteczną heroinę czy, czy, czy morfinę, czystą, bez e, zanieczyszczeń, mhm. niekupowaną na gdzieś tam ulicy, to korzystając z niej, przez wiele lat może nie pogorszyć swojego stanu zdrowia. Mhm. Natomiast jeżeli my mamy bardzo przetworzoną dietę, jemy dużo fast foodów, mamy dużą ilość udział kalorii w diecie, to otyłość może się rozwinąć w przeciągu kilku miesięcy, jasne. kilku lat, mhm. cukrzyca w przeciągu 10-15 i dalej cała reszta chorób. Jasne, jasne, to o tym też będziemy zaraz rozmawiali, o konsekwencjach. Bardziej chodziło mi po prostu o porównanie jednego i drugiego głodu. Jak duży jest głód w przypadku jedzenia, a jak duży może być głód w przypadku narkotyków, i czy możemy to ewentualnie ze sobą, ze sobą zestawić. Bardziej bym to porównał do, do, może do alkoholu albo do papierosów, nikotyny, bo takie, takie porównania gdzieś widnieją w literaturze naukowej i w przypadku nikotyny traktuje się, że jedzenie może spełnia te same kryteria mm -hmm. zależnie od nikotyny. Okej, okay, czyli tu moglibyśmy postawić pewien znak równości, jeżeli chodzi o, o skalę tego głodu, jeżeli chodzi o nikotynę tak. i, i, i jedzenie. Dobra. E, mówimy jedzenie, padł tutaj cukier przed chwilą, ty też wspominałeś o innych produktach, no więc e, usystematyzujmy. Czy to jest problem cukru, czy to jest problem makroskładników, czy to jest problem Określonej grupy produktów, mówiąc wprost, jakie produkty mogą uzależniać. Mm, trochę, już o tym, trochę już o tym wspomniałem. Przede wszystkim wydaje mi się, że mm, ludzie obserwują takie swoje zachowania w przypadku słodyczy. Te słodycze są takim elementem zbędnym w diecie. To jest rekreacyjny, jak wiem, ktoś może się napić lampki wina, może sobie zapalić cygaro. Albo zjeść ciastko. Tak To jest czysto rekreacyjne. No chyba, że jest ktoś aktywnym sportowcem i potrzebuje szybko kalorii, no to wtedy takie, taka, takie ciastko może mieć pewien wymiar odżywczy, tak, dostarczając szybko kalorii. Praktyczne. Mhm. Ale jeżeli, jeżeli mamy. Ale z drugiej strony myślę, że, że te. Sy... No tak, dlatego słodycze są fajnym takim tutaj haczykiem, żeby zauważyć u siebie, że coś się dzieje nie tak. bo Na przykład sięgamy po nie zbyt często. W jednym badaniu, gdzie badano. Na studentach to jest dosyć znane, znana obserwacja, co najbardziej uzależnia w przypadku produktów spożywczych, to numer jeden był ser żółty. Pojawił się jako pierwszy punkt i faktycznie, jak ktoś powie drugiej osobie, żeby przestała jeść ser żółty, albo że ser żółty jest niezdrowy, to tam się bardzo silny opór pojawia. No mhm. ale jak to. Nie? E, 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 z... No tutaj też jest wiele wytłumaczeń, dlaczego akurat ser żółty. Natomiast tak jak wspomniałem, może być to czekolada, która jest bardzo lubiana Mogą być to... Pracowałem z pacjentem, który miał jeden typ wafelków. I po prostu te wafelki były takim numerem, numerem jeden, które, których mógł jeść bardzo dużej ilości w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia. Mm -hmm. Kanapka z pieczywem, e, z masłem, z serem żółtym. Tak? to Taki domowy fast food. I... Też można tym przesadzić z ilością kalorii, albo jeść po to, aby w innym celu nie zaspokojenie głodu. Więc dania fast food, żywność przetworzona, która gdzieś od lat 70 w Stanach jest produkowana tak, żebyśmy właśnie zjedli trochę więcej i poniekąd się trochę uzależnili od, mm -hmm. tego, od tego smaku. Jest takie fajne nagranie, jak dziecko pierwszy raz je lody. I taki mały tam rządz, może z dwa lata ma i dostaje lody, i on tak dokładnie mm -hmm. na początku nie chce, nie chce, ale jak spróbował, to nagle oczy zamieniają się w takie pięciozłotówki, wbija się w te, tego loda i jego życie już tak samo nie, nie będzie tak samo wyglądało. Mm -hmm. się o zmianach w mózgu. No, zapewne pierwsza libacja słodyczowa, czy ten wysoki wyrzut dopaminy z tym związany trwale przemodelowuje mózg, ponieważ ta poprzeczka przyjemności jest już w zupełnie innym miejscu niż gdybyśmy żyli w środowisku, w którym nie ma tak kalorycznej żywności, która naturalnie w, w, mhm. gdzieś tam w przyrodzie nie występuje. Czyli idąc tym takim rozumowania od marchewki, brokuła czy na przykład fasolki szparagowej trudno prawdopodobnie będzie się uzależnić. Jako od produktu, ale jako od zachowania można. Jako od zachowania. No dobrze, no to czy da się ten mechanizm w jakiś sposób wyjaśnić. Taki związek przyczynowy, dlaczego właśnie jedzenie, dlaczego te produkty, które wspomniałeś, mogą powodować taki, taki nałogowy głód. Mam na myśli takie, takie proste wytłumaczenie właśnie dla Kowalskiego. Czy jest takie wytłumaczenie? Najprostsze wytłumaczenie jest to sprowadzenie się. To jest takie proste wytłumaczenie wszystkich uzależnień. Mhm. Czyli jakieś deficyty e, wewnętrzne, jakieś potrzeby, które domagają się zaspokojenia. Ja tutaj lubię to odnosić, żeby każdy zrozumiał, to lubię się odnosić do potrzeb fizjologicznych, które każdy obserwuje u siebie. Na przykład, e, wyobraź sobie, że nie dosypiasz, że śpisz. Mniej godzin na dobę niż potrzebujesz, no i tak przez kilka dni, przez tydzień. No i jak się czujesz? No, przeważnie jest taki spadek koncentracji, gorsze samopoczucie, większa drażliwość, albo większe szybciej reaguje się smutkiem, złością. Często też je się więcej kalorii. Też pokazują badania, że 385 kalorii średnio się zjada więcej. Czyli jest, pojawia się jakiś głód, chęć na coś. Pojawia się więcej spożywanej kofeiny. Niby działamy, ale jesteśmy trochę jak zombie. Tak, bo nie zaspokoiliśmy jednej z podstawowych potrzeb. Ale szukamy innych sposobów, żeby ją zaspokoić. Więc jemy więcej żywności przetworzonej, bo te kalorie najczęściej pochodzą z żywności przetworzonej, która ma dużo energii. Organizm mówi, czegoś potrzebuje, więc zapewni mi właśnie energię, trochę przyjemności z tym związanym. I, i okej, okay, wystarczy się wyspać, ale czasami ta opcja albo nie leży na stole, albo my jej nie widzimy. Mm -hmm. Każdy doświadcza momentami takiego, takiego stanu czy takich okresów. Natomiast jeżeli i to jest przyczyna taka fizjologiczna, potrzeba fizjologiczna, ale mamy też potrzeby wyższego rzędu: potrzeby kontaktu z innymi, potrzeby kontaktu ze światem, potrzeby samorozwoju, autonomii, potrzeby duchowe. Jeżeli my ich nie jesteśmy świadomi, to Będą też powodowały taki dyskomfort. Niezaspokojone. Trzeba samorozwój. Jeżeli jest niezaspokojona, to powoduje jakiś, jakiegoś rodzaju uczucie dyskomfortu, które objawia się nieprzyjemnymi uczuciami. No, złość, smutek, otępienie, apatia i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli nauczymy się, w, na przykład, jedna osoba może się nauczyć zaspokajać to lampką wina, inna papierosem, tak ktoś inny sięgnie po. Bo jakiś produkt spożywczy i zobaczy. O, czułem się smutno i nagle mi się trochę lepiej zrobiło. Jest plaster. Plasterek, dokładnie. Jestem te, jest zły? Mm -hmm. Wkurzony na coś? O, zjem to mi się trochę uspokoi. Jestem zmęczony? O, to też pomoże. Więc nie dochodzimy do źródła tego że jakieś potrzeby są niezaspokojone, tylko my staramy się naokoło teraz, w tym momencie sobie je zaspokoić, poczuć się lepiej. Taką łatkę po prostu łatkę. jedzeniową, spożywczą. No dobra, no, to, no bo z drugiej strony te produkty, o których wcześniej wspominałeś, w naszym życiu są. Właściwie myślę, że w życiu każdego człowieka sięgamy po nie w mniejszym albo w większym stopniu. Gdzie zatem leży taka granica pomiędzy normą a patologią. Być może to słowo patologia biorę, biorę trochę w cudzysłów. Czy ona ma ostry charakter, czy jednak jest e, bardziej płynna? Pytam bardziej z punktu widzenia m, znów takiej osoby, która staje przed lustrem i prowadzi rozmowę sama ze sobą i zastanawia się, czy to jest coś, co ją w tym momencie dotyczy, czy są jakieś predektory, jakieś wskazówki, jakieś symptomy, z których ewentualnie Kowalski mógłby e, skorzystać. Wiesz co, my mamy stosujemy skale DSM 5 uzależnienia od substancji i alkoholu przetłumaczoną na język żywieniowy, którą wykorzystujemy w fundacji, natomiast ona nie jest zwalidowana, to jest tylko dla naszych celów własnych. To jest taka skala przesiewowa, ale już potrafi coś zaobserwować. Natomiast dużo prostszą, dużo prostszą obserwacją jest zadanie sobie pytanie, czy to dotyka mojego zdrowia fizycznego. I tu widzimy po masie ciała, po wodach pasa, po badaniach krwi, czy cukier, glukoza nie jest za wysoko, czy cholesterol jest w normie, czy ciśnienie jest w normie. czarno na białym tutaj widzimy, że coś może być nie tak, jeżeli doszukujemy się przyczyny czy konsekwencji tych jedzenia tego typu żywności. Mamy dalej zdrowie psychiczne, czyli jak ja się czuję czy po zjedzeniu czuję się lepiej, czy jem po to, żeby się wyregulować emocjonalnie, czy myśli o jedzeniu chodzą mi po głowie przez większą część dnia. No to też podkreślam, że życie nie jest od tego, żeby cały czas myśleć o jedzeniu. Mhm. Życie jest do realizacji swoich pasji, do, do działania, do, do budowania, dzielenia tego czasu z ludźmi, a nie myślenia o jedzeniu. Natomiast w przypadku osób, z którymi pracujemy, często oso te osoby, ich życie kręci się wokół jedzenia. Więc pytanie, jak czy dotyka to mojego mhm. zdrowia, zdrowia psychicznego, no i czy dotyka mojego zdrowia społecznego, jak ja się mam z tym jedzeniem. Kiedyś, jakiś czas temu współpracowałem z kobietą, która mieszka w Szwecji i po przeprowadzce z Polski do Szwecji no, okazało się, że w jej środowisku, w jej pracy to nie je się słodyczy, nie ma takiego nawyku. A ona miała tak silnie zakorzeniony tę potrzebę zjedzenia chociaż batonika w ciągu dnia, że się z nim zaczęła chować. I, mm -hmm. I to było coś takiego, no, czułem duży dyskomfort, że ona, dlaczego ona musi zjeść tego batonika? Co w nim takiego jest? Jasne. Więc to też dotyka zdrowia, zdrowia społecznego w jakimś stopniu. Mm -hmm. No dobra, myślę, że to jest dosyć jasne. Odpowiedzieć też poniekąd na pytanie, które też mi się trochę rodziło z racji tego, że z racji tego, co stoi, albo raczej co nie stoi w DSM5, jak wygląda taka metoda diagnostyczna z punktu widzenia specjalisty, ale już o tym wspomniałeś, że generalnie macie zmodyfikowaną w pewnym stopniu skalę i z tego korzystacie. Natomiast gdybyśmy spróbowali jeszcze, bo to też gdzieś już tu w tej rozmowie trochę padło, i myślę, że może być też takim trochę. Predyktorem, potencjalnie predyktorem, ale może nie przesądzającym do końca, coś co ut utkało mi się w głowie po tym, co wcześniej mówiłeś, jeżeli chodzi jeszcze o, o takie tło. Czy istnieją jakieś, nie wiem, cechy osobowości albo cechy temperamentalne, e, które stawiają w takiej większej grupie ryzyka tego rodzaju zachowań? Hmm. To, tym, tym jakoś mocno się nie zajmowaliśmy, natomiast też są różne style jedzenia. Można okay. to odnieść do pewnych stylów jedzenia, czyli jedzenie bardziej e, autokontrolne, bardziej punktowe, albo takie jedzenie bardziej chaotyczne, czyli przedziałowe. Są dwie skrajności. Jedzenie punktowe to takie autokontrolne jest to styl jedzenia, gdzie e, jest duża powtarzalność. Ta osoba, która ma te, wykazuje taką tendencję, lubi, jak wszystko jest uporządkowane, jak wszystko jest od zaplanowane linijki. od liniki. Często jak współpracowałem swojego czasu ze sportowcami, to sportowcy naprawdę wykonywali swój plan w 100%. Jak tam było 148 gramów ryżu, to tam dokładnie te ziarenka odmierzali, żeby to było dokładnie tyle. I dokładnie ten rodzaj ryżu, który był zapisany i. To były osoby, które naprawdę fajnie realizowały plan, natomiast w przypadku osób, które nie są sportowcami, to może prowadzić do zaburzeń, do pewnej sztywności. Tak, takim mm -hmm. skrajnym jedzeniem punktowym, tym autokontrolnym, może być zaburzenie, jakim jest anoreksja. Natomiast drugie, po drugiej stronie tego, tej, tej szali jest jedzenie chaotyczne. Takie punktowe, czyli to jest wiele celów, i tak naprawdę nie ma żadnego jasnego. No i w tym przypadku może być to taka osoba, może na śniadanie zjeść zdrową owsiankę, może zjeść jajecznicę z kiełbasą, może zjeść wczorajszą zimną pizzę, albo nie zjeść śniadania, bo nie jest głodny. Mm -hmm. Tak, nie ma żadnego specjalnego. Powtarzalnego. Bardzo duży liberalizm jedzenia. Taki duży liberalizm Tak, jedzenie bardziej pod wpływem chęci niż jakiegoś planu długoterminowego. No co też może powodować zaburzenia, ale też może prowadzić do, do otyłości, bo jeżeli będziemy sięgali za każdym razem, kiedy chcemy, po przetworzone produkty, to, to bardzo. To może się coś do skończyć. Mhm. Tak. Dobra, no to, to może inaczej. To w takim razie, yy, czy są jakieś, może czynniki inne? Które predysponują do tego rodzaju uzależnień, To mogą być na przykład czynniki środowiskowe. Oczywiście pomijając na przykład tę osobowość, o której, o której już pytałem, która no, przez doświadczenia i przez środowisko w jakiś sposób jest kształtowana. Czyli na przykład to, e, kim my się otaczamy. Czy, czy to może mieć znaczenie? Albo nawet jakieś inne czynniki zupełnie pozaśrodowiskowe. Poza jest coś takiego, co, co widzisz na horyzoncie, co mogłoby sprawiać, że będzie większa szansa, że w tego rodzaju problematyczne zachowania ludzie będą wpadali? Mm -hmm. mm. O środowisku ma na pewno tutaj duży, duży wpływ, jakaś presja środowiska. No właśnie ten styl chaotyczny często predysponuje do utraty kontroli właśnie takiego nawykowego jedzenia, słodyczy czy jakichś grup produktów. Ale czasami też perfekcjonizm, który powoduje, że staramy się sprostać wyimaginowanym wymogom społeczeństwa, a w efekcie kto się nie udaje, to jest taka reakcja kompensacyjna, czyli... Teraz to już się najem, bo już i tak mi to nie wyszło. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, mówimy dużo, dużo o tych aspektach psychologicznych. No też czuję, że ten ciężar po tej stronie jest zdecydowanie większy, ale e, chciałbym dotknąć jednego z, z tematów, który w Twojej książce został również poruszony. Chciałbym, żebyś ewentualnie dwa słowa e, nam tutaj powiedział. To jest temat bardziej z tej dietetycznej perspektywy. Mam na myśli kwestię. Mikrobiomu, Czy zaburzenia mikrobiomu mogą inicjować taki, taki nałogowy głód? Czy mogą być ewentualnie przyczyną albo jednym z substratów nawet tego problemu, o którym dzisiaj mówimy, czyli, czyli uzależnienia od słodyczy? Jednym z substratów bardziej. To określenie mi się podoba. Ostatnio zaprosiliśmy profesor Ewę Stachowską do, na naszą konferencję i dokładnie miała to pytanie, temat wy, wykładu i powiedziała, że nie ma jasnej, jasnego tutaj e, przełożenia nie ma czegoś takiego, że znajdziemy złotą pigułkę, że przestanie się chcieć jeść tego typu produkty, mm -hmm. natomiast zaburzenia mikrobiomu czy ubożenie mikrobiomu jelitowego często sprawia, że więcej w nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem, natomiast wiadomo, że efektem jest jedzenie żywności przetworzonej. A jeżeli mamy kontakt z tego typu żywnością, to znowu staje się to nawykiem, ten poziom przyzwyczajenia i dopaminy jest już na innych poziomach, i więc to jest jeden z substratów. Mhm. Później ciężko wrócić do takiego zdrowego jedzenia. Nawet ostatnio podzielił się jeden z, z naszych pacjentów tym, że. Że zaczął wprowadzać te zdrowe nawyki i faktycznie super się trzymał przez kilka tygodni, ale po prostu chodziły za nim strasznie te smaki, bo on lubił wyraźne smaki, mm -hmm. czyli, czyli coś na bazie mąki, coś z dodatkiem soli, coś tustego. No i do, do, doszło do tego, że utracił po prostu kontrolę. Jak coś już spróbował, to tam olbrzymi talerz pierogów leciał, jakieś jeszcze później dodatki, więc. Też trzeba mieć świadomość, że ta, ta zmiana zachodzi stopniowo mhm. i że, że, żeby mieć tą. To jest, mam akceptację. wrażenie, w, w głowach wielu ludzi taka pigułka. Zresztą też temat, który bardzo mocno polaryzuje ludzi na takich mocnych, gorących zwolenników. Teraz już mam na myśli bezpośrednio y, probiotyki, y, zwolenników i przeciwników. Y, myślę, że poniekąd wybrzmiało, jakie jest Twoje stanowisko w tej materii, ale, ale chciałbym troszeczkę jeszcze odrobinę pociągnąć ten sznurek z takiego praktycznego punktu widzenia. Kiedy y, wy na przykład w toku terapii mówicie albo y, pracujecie z pacjentami, czy ty pracujesz z pacjentami, to w toku terapii, kiedy mówimy o dbanie, o mikrobiom, to raczej jest probiotykoterapia, czy raczej szukacie na przykład większej, większej ilości warzyw, owoców, błonnika, produktów fermentowanych? Kiedyś miałem e, duże zainteresowanie psychobiotykami. Aha. To był taki nowy temat i mocno mnie pociągnął. I myślę, że ma gdzieś może jeszcze ciekawe, ciekawe, ciekawe rzeczy się dowiedzieć z tego obszaru. Natomiast w w programie, w, naszym, w toku naszej, naszego procesu z, dokładnie skupiamy się na źródłach błonnika i nawet wykorzystujemy takie ćwiczenie, żeby przez tydzień jeść 30 różnych źródeł błonnika, co jest czasami wyzwaniem, żeby to były różne źródła błonnika, ponieważ jak ktoś zje w poniedziałek marchewkę i ma jeden punkt za marchewkę, to we wtorek jak zje marchewkę, to nie ma drugiego punktu, bo to już jest jedno mm -hmm. źródło błonnika. Dlatego, że nasz mikrobiom, nasze bakterie litowe lubią różnorodność i jak najwięcej tych źródeł błonnika... Im ich, jest ich więcej, tym organizm jest w lepszej równowadze. A często do tego dążymy. To zazwyczaj jest problem z taką równowagą i emocjonalną, i, i w zachowaniu, żeby mieć gdzieś ten złoty środek. Okej, okay. ja bym się tutaj absolutnie też podpisał pod tym i uważam, że jest to taka, taka wiedza, której ludzie nie wiedzą, albo której, o której nie chcą słyszeć, że jedną z najlepszych inwestycji w swój mikrobium jest po prostu bardzo urozmaicona, no, oczywiście nisko przetworzona dieta, ale to słowo urozmaicona jest tutaj, jest tutaj takim elementem Dosyć, dosyć istotne. Tak, i taką ciekawostkę też usłyszałem w trakcie wykładu profesor, że najgorsze, co nam nasza cywilizacja dała, to lodówki. Że w momencie, kiedy na zachodzie, w tej kulturze zachodu pojawiły się lodówki, to momentalnie spadło spożycie kiszonych i fermentowanych produktów, które mają bardzo dobry wpływ na nasze bakterie jelitowe. no W Polsce jeszcze jest kultura jedzenia kiszonek i kefirów i, i tego typu produktów, natomiast gdzieś tam na, na zachodzie, czy za oceanem, no, praktycznie to całkowicie. Zanikło i, i dopiero teraz jest odbudowywane. Mhm. Więc to też taka ciekawostka. Okej, okay. no, my, myślę, że najważniejszy wydźwięk powinien być dla naszych słuchaczy taki, że ta dbałość powinna się pojawić bardziej na punkcie e, diety, urozmaicania diety, a niekoniecznie sięganiem po probiotyki w postaci e, suplementów. Tak, zdecydowanie. Okej, okay, no dobra. To. Y jeszcze jedno pytanie z, z takiej kategorii e, związanych może z pewnymi predyspozycjami. Mówimy o różnicach, o predyspozycjach do tego rodzaju przypadłości i to o co chcę zapytać, też już chyba poniekąd między słowami tutaj padło albo, albo wybrzmiało. Zastanawiam się, czy możemy spróbować zestawić ze sobą osoby o prawidłowej masie ciała i osoby otyłe w kontekście tego rodzaju problemu, tego rodzaju zjawiska, tego rodzaju zaburzenia. Bo sugeruje się, że otyłość jest związana z pogorszeniem funkcji poznawczych, no i że przynajmniej częściowo kontrola nad jedzeniem zależy od funkcji poznawczych. Czy osoby otyłe, które mają wysoką masę ciała, wysoki poziom tkanki tłuszczowej są w tej większej grupie ryzyka, mają trudniej w badaniach tak, wychodzi, że w, jeżeli średnio w naszym społeczeństwie jest tam od 15 do 20% osób wykazujących tendencję do uzależnienia od jedzenia, to w przypadku osób otyłych 130 do 40% więc mhm. jest znaczna różnica, ale tu zaznaczę też, że w przypadku osób szczupłych czy o prawidłowej masie ciała ten problem też jest i on też jest bardzo istotny z naszych badań. Wynikło, że osoby o prawidłowym BMI mają większą trudność z przyznaniem się do tego problemu i rzadziej o tym rozmawiają. Więc to też od takiej strony biologicznej, ta tkanka tłuszczowa jest pewnym re rezerwuarem. Więc jeżeli jemy nadmiar kalorii i mamy możliwość zmagazynowania tego, to jest dla naszego zdrowia tak naprawdę lepiej. To lubię takie porównanie do wanny. Jeżeli mamy wannę, to gdzie wodą będzie nadmiar kalorii, to napełniamy sobie tą wannę jedząc zbyt dużo, a kiedy mamy mniej kalorii, to sobie ją z niej spuszczamy. Natomiast osoby szczupłe mają taki brodzik, więc jak jedzą za dużo kalorii, to z tego brudzika szybko się wyleje. A jeżeli się wyleje, to powoduje zaburzenie równowagi całego organizmu i może się otłuści, otłuścić trzustka, wątroba, serce, mięśnie. Oczywiście to powoduje e, później konsekwencje zdrowotne, więc to, że ktoś jest szczupły, to nie do końca, że stawia go w lepszym e, świetle, jeżeli chodzi o, o jedzenie tego typu produktów i takie e, nadmierne, to spektrum nadmiernego jedzenia. Słuchacie podcastu sieci fitness City CityFeeds. Ale o tym powiedziałaś i myślę, że to też jest ważne, żeby to wybrzmiało Twoim głosem. Jaka jest skala tego problemu? I teraz mówiąc, skala problemu nie mam na, na myśli tego, jak duży odsetek naszej populacji boryka się z uzależnieniem od jedzenia, a raczej jakie to konsekwencje może za sobą nieść. No, przy masy ciała wydaje się być dosyć oczywisty, bo bardzo często ta żywność, o której, o której mówimy, to jest żywność, która jest bardzo gęsta energetycznie i łatwo jest spożyć dosyć dużą ilość, dosyć dużą ilość kalorii. Ale czy są jeszcze jakieś inne konsekwencje, które, które za tym idą? To nie muszą być tylko takie stricte fizjologiczne konsekwencje, one mogą również dotykać pola e, tego psychicznego, jeżeli czujesz, że tutaj e, warto, byłoby, warto byłoby coś powiedzieć w tej materii. Mhm. Czy jedzenie może się przełożyć na. Nie jakie konsekwencje takie, takie, takie uzależnienie od jedzenia może powodować dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego o, w ten mhm. sposób? No, dla, dla fizycznego to już trochę wspomnieliśmy, to przyrost masy ciała, pogorszenie badań, e, pogorszenie stanu zdrowia, co widać po wynikach badań krwi e, i ogólnych pomiarów. Więc w toku, w perspektywie czasu, to może prowadzić do rozwoju różnych chorób cywilizacyjnych, metabolicznych, które są głównym killerem naszych czasów. Tak jest. Więc dobrze jest o ten aspekt zadbać, żeby żyć zdrowo i funkcjonować jak najdłużej sprawnie. Mamy też ten aspekt psychologiczny, który no, powoduje na przykład. Też już trochę tego dotknęliśmy. Takie poczucie smutku, braku wiary w siebie, poczucie wstydu. Często się wstyd pojawia. wiesz Ja pracuję z osobami, na przykład, często pracuję z przedsiębiorcami. I miałem jedną pacjentkę, która była w Manhattanie razem z mężem. Tam sprzedawali apartamenty. To jest taka dosyć dobrze usytuowana rodzina. I opowiadała mi taką jedną historię, gdzie zaprosiła znajomych, ale też jakichś partnerów biznesowych, tam około ośmiu, na kolację. I przygotowała całą kolację i między innymi jak i przygotowała jakiś deser. Kroiła ciasto, ale jej znajomy wspomniał kiedyś, że jak mu zostaje ciasto, to zawsze wyrzuca, żeby nie kusiło. Bo wie, że tak to by zjadł. I ona też nałożyła każdemu po jednym kawałku i wyrzuciła to resztę. Kolacja przebiegła bardzo fajnie. Zjedli ciasto, napili się wina, naprawdę fajna atmosfera. Goście się rozeszli i ona już w pięknym apartamentowcu na wysokim piętrze w Manhattanie wróciła do kuchni i zajrzała do tego śmietnika. Chciała to ciasto wyjąć jeszcze. Tylko, że mąż tam jakieś resztki kurczaka wyrzucił, i ona nie mogła tego zjeść. Ale to pokazuje, że, no, że właśnie że to może powodować różnego rodzaju zaburzenia. No, Później czuła duży dyskomfort i duże uczucie wstydu e, mhm. z powodu tego, że takie zachowanie się w ogóle pojawiło. E, więc dotyka to zdrowia e, psychicznego, ale też to się przekłada na zdrowie społeczne. Na przykład e, oszukiwanie partnera, jedzenie w nocy, pokryjomu, po, po drodze z pracy do domu, żeby partner nie widział. Nawet z takimi sytuacjami się spotkałem, że e, partner chował w obudowie komputera papierki, mhm. żeby jego dziewczyna nie zauważyła, ile jest słodyczy w końcu tam się z tego wysypało. Jasne, jasne. Dobra, no ale pytałem o, o potencjalne konsekwencje na tym polu, polu e, psychicznym, które się mogą pojawić i o tym trochę tutaj poopowiadałeś nam. Natomiast czy to może być na przykład preludium do zaburzeń odżywiania albo rozwoju innych uzależnień, uzależnień od substancji albo uzależnień behawioralnych albo innych schorzeń psychicznych? Mm -hmm, tak, to w przypadku zaburzeń odżywiania Spotkałem się z taką pracą, że gdzie było to przedstawione na, takiej, na takim kontynuum. na początku jest normalne jedzenie, potem jest jedzenie nadmiarowe, potem pojawia się obiadanie, potem nałogowe obiadanie i w końcu uzależnienie od jedzenia. Natomiast to jest jedna praca, która opisuje to w taki sposób. Ciężko jest powiedzieć, jeżeli ktoś ma zaburzone odżywianie, to często wpisuje się w wiele kategorii. Mhm. E, więc z pewnością w napadowe obiadanie też może się wpisywać. Natomiast połowa, tylko połowa osób uzależnionych, która, która wykazuje tendencję do uzależnienia od jedzenia, wpisuje się w napadowe obiadanie. Się. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o drugą, drugą część pytania, mógłbyś przypomnieć, jaka była. Pytam, druga? Czy to mogą być na przykład e, albo uzależnienia behawioralne, czy to może ewoluować w uzależnienia behawioralne, albo uzależnienia od substancji, albo jakieś inne zaburzenia psychiczne ogólnie? Okej, okay, tutaj e, to, co mi się, e, to, co mi przychodzi na myśl, to też e, pewna praca, czy, czy, czy już zbiór prac e, u pacjentów bariatrycznych, gdzie przez operację bariatryczną przestają mieć możliwość jedzenia takiej ilości, jaką jedli wcześniej. I tu jest dużo większa, większe ryzyko transmisji tych uzależnień na uzależnienie od substancji, od alkoholu, od innych zachowań, od hazardu, od pornografii itd. itd. Mhm. Bo jeżeli znowu nie dojdziemy do źródła, do tych potrzeb, które się za tym kryją, i po prostu komuś nagle utrudnimy jedzenie i zaspokajanie. To takie jego jedyne lekarstwo, które ma pod ręką. Mhm. Jeżeli mu to utrudnimy, to on będzie szukał tego lekarstwa w inny sposób. Jasne. Okej, okay. czyli jakby może to być preludium, ale też nie mówimy, że na pewno ta ścieżka tak wygląda i na pewno musi się to w ten sposób gdzieś tam dalej skończyć. Tak, natomiast jeszcze ciekawą rzecz e, wspomniała profesor Monika Bąk-Sosnowska na naszej konferencji, że osoby, które oficjalnie uznają się za uzależnione od jedzenia... Czyli mhm. jest, taka, jest taka skala subiektywnego, e, oce, subiektywnej oceny uzależnienia od jedzenia, to najczęściej klinicznie nie są uzależnione od jedzenia. Mhm. Więc to jest. To, to dobrze rokuje. Najczęściej spotykam się z takimi osobami, które po sobie faktycznie widzą i oceniają się jako osoby uzależnione od jedzenia, ale to jest jeszcze ten obszar zaburzonej relacji z jedzeniem, czyli tego spektrum nadmiernego jedzenia, m, ponieważ jeżeli gdzieś przekroczona zostanie granica, też trzeba podjąć inne środki. Mhm, jasne, dobra. No to yy, myślę, że to mamy poniekąd usystematyzowane, postawmy sobie kropkę. Ja chciałbym porozmawiać chwilę o tej, o tej terapii, bo kiedy mowa yy, ja teraz to słowo cukier biorę w cudzysów, ale yy, kiedy mowa na przykład o żywności kafeteryjnej, która często wpisuje się w te problemy, o których my tutaj mówimy, na przykład słodycze, czy efektem terapii powinna być całkowita abstynencja, aż po grób, czy raczej yy, taka, taka metoda redukcji szkód? Mhm. To jakie podejście mamy podczas razem z fundacją Fitmind podczas programów e, zmiennych żywieniowych Fitmind to odzyskanie kontroli, takiego zaufania do siebie. Że mamy świadomość kiedy i jaka żywność się pojawia i, i dlaczego to się dzieje. Czyli na początku faktycznie chcemy m, se, zrobić post od jedzenia słodyczy, żeby oczyścić szlak dopaminowy. Czyli jeżeli wykonujemy dane zachowanie i ono staje się nawykowe, to okazuje się, że w naszym mózgu w tym obszarze pojawia się więcej receptorów dopaminowych odpowiadających za przyjemność, ale w innych tych receptorów praktycznie nie ma, czyli nie sprawiają nam inne czynności satysfakcji. Mhm. Jak jeżeli mówimy komuś, żeby zaczął chrupać marchewki, a on albo wziął zimny prysznic, a on yy, myślał o jedzenie słodyczy, to mówię, ej chwila, ale... albo pomedytował. Mhm. O co chodzi? To w ogóle. Czym mam to zastąpić? Ale jeżeli zrobimy świadomy post, ok, to będzie wymagało pierwszy, pewnego wysiłku w pierwszym, drugim tygodniu, później jest zdecydowanie łatwiej. Szczególnie jeżeli to robimy grupowo, to czasami wychodzi naprawdę bezwysiłkowo. Znów wsparcie tak, społeczne. Tak, <laughs> wsparcie społeczne jest tutaj niezwykle istotne. Więc. Yy... Jeżeli zrobi się ten post, to potem nagle okazuje się, że nie, owoce zaczynają sprawiać, są słodkie, zaczynają sprawiać przyjemność. Ja wcześniej, gdzie tam w porównaniu do jakiegoś batonu, batona, zjedzenie owoca to w ogóle nawet obok nie leżało. Czy wyjście na spacer, czy spotkanie się z znajomymi. To samo widać w przypadku na przykład uzależnień od gier komputerowych u dzieci. Że jeżeli są uzależnione od gier komputerowych i zrobi się ten post od danego zachowania, to ma abstynencję od grania, to pierwszy tydzień jest trudny. Drugi już trochę wychodzą na światło dzienne, a potem okazuje się, że spotykanie się z znajomymi jest fajne, że to sprawia przyjemność. Więc pierwszy etap, dobrze jest złapać ten dystans. To jest nasze podejście, które też wykorzystujemy z takiej terapii właśnie uzależnień behawioralnych. Złapać dystans, a potem stopniowo odzyskiwać kontrolę nad swoim jedzeniem czyli mieć świadomość, jakie potrzeby zaspokaja. Bo jedzenie jest też. Takim elementem społecznym. Jasne. Teraz byliśmy razem ze, z zespołem fundacji w Norwegii, o czym ci wspominałem i cały dzień na zboczach gór zbieraliśmy borówkę brusznicę. Mm -hmm. Myśleliśmy, że to żurawina, się okazało, że to borówka brusznica. I potem do 12 w nocy piekliśmy babeczki drożdżowe z tego, z tej borówki. No i wrzuciliśmy to na relację i nagle było zaskoczenie. O kurczę, to wy takie żyjecie, To takie rzeczy można jeść? Ale zobacz jaki, jaki jest tego wydźwięk. To Raz, że cały dzień to był taki, taki rytuał, że cały dzień zbieraliśmy tą, e, tą, tą borówkę, że cały, potem bawiliśmy się cały wieczór w kuchni i w efekcie też zjedliśmy sobie do, do kawy na śniadanie po jednym czy dwa ciastka, no, świetnie się przy tym bawiąc, mhm. bo to jest ten efekt, element społeczny, który jest nie, często niedoceniany, tak. bo jeżeli ktoś jest słodycze albo je tego typu żywność sam, samotnie, to wtedy dużo łatwiej jest zjeść, za dużo, tak. To prawda, to prawda, to prawda. Ale jakby idąc z tym tokiem rozumowania, czyli i jesteś za tym i uważasz, że to jest właściwa ścieżka, bo czasem na przykład w internecie można spotkać się z różnego rodzaju wyzwaniami polegającymi na tym, że robi się na przykład 30-dniowy detoks od, od cukru, tak? że nie je się cukru, że robi się taką, taką abstynencję i jesteś za tym, żeby, żeby tak, z takiej ścieżki ewentualnie skorzystać. Jeśli ktoś przesadza i widzi, że pojawia się coraz więcej, coraz więcej, że najpierw to był jeden cukierek, potem, e, potem dwa Michałki, potem cztery Michałki mhm. i to tak, to jest ten, ten moment fajny sposób, jak on, takie narzędzie. Okej, okay, to robię sobie e, chwilowy... Posod tego i dystansuje się. Jasne. Dobra, to wiesz, tutaj mam cytat jeszcze z książki, bo to mnie trochę e, też tutaj zastanawia. To jest Twoja oczywiście książka Uzależnienie od Słodyczy, e, drodzy Państwo. E, to jest coś, co znajduje się na początku. Trzynasta strona, więc zdecydowanie na początku. Jedzenie jest uzależniające do tego stopnia, że na całym świecie pojawiły się grupy anonimowych jedzenioholików, dawniej anonimowi żarłocy. Działają one na podobnej zasadach jak grupy anonimowych alkoholików, czyli w oparciu o program 12 kroków i zawartą w nim terapię. Kilkukrotnie posługiwają się tym rozwiązaniem, aby pomóc pacjentowi, przeważnie z zadowalającymi rezultatami. I tu jest moje pytanie. Czy tam też jest otwarcie się na wsparcie siły wyższe? Nie wiem, nie, nie się nie przesłania innym, innym jedzenioholikom? Takie rzeczy się pojawiają i bo to jest też coś, co, 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 co mnie zastanawia. Czy tutaj czasem w przypadku takiej, tego rodzaju grup postawią terapii nie jest całkowita abstynencja? Mm -hmm, tak, to e, te grupy powstają od, od lat 60. Mm -hmm. W Stanach Zjednoczonych w latach, tam około chyba w 91 roku, był pierwszy zjazd w Polsce e, tego typu, pierwsze spotkanie tego typu grupy e, i faktycznie oni podchodzą do całkowitej abstynencji. Natomiast to jest skuteczne, dopóki spotykają się, dopóki mm -hmm. są w tym środowisku. My natomiast w naszym podejściu e, chcemy przez 10 tygodni przekazać jak najwięcej narzędzi, które później każdy może w swoim środowisku stosować. Mm -hmm. Czyli chcemy przekazać komuś nie zestaw narzędzi, tylko całą szopę pełną skutecznych narzędzi, kogoś. i nauczyć go tak, i nauczyć go jej obsługi. Czyli, żeby wiedział w którym momencie co, po co ma sięgnąć. I tutaj też um, ostatnio um, wydaliśmy karty e, Jem przez Wybór, gdzie jest to zbiór właśnie 54 e, narzędzi, jak przejść cały ten proces e, i sobie poradzić z e, takim nawykowym jedzeniem, czy właśnie takim impulsywnym, kompulsywnym, czyli całą tą grupą, gdzie, gdzie tracimy kontrolę i to powoduje więcej strat niż, e, mhm. niż korzyści długoterminowo. Okej, okay, no to z twojego nawet doświadczenia, teraz zapytam, to nie musi być oparte o jakąś twardą literaturę naukową, jakie są rokowania, jaki odsetek ludzi przejmuje kontrolę tak? i, i w konsekwencji na trwale zakuwa w dyby ten, ten nałogowy głód i wraca na takie zdrowsze, na bardziej optymalne, na, na, na lepsze tory. 910 osób kończących nasz program zmienia trwale swoje mhm. nawyki, natomiast my... Też stawiamy na to i edukujemy, że pojawiają się nawroty, bo to jest normalny cykl ewolucji. Pokazujemy na takim ślimaku, że na początku nawrót może być po pierwszych dwóch miesiącach. Zazwyczaj w trakcie naszego programu uczestnicy doświadczają nawrotu i super, bo my chcemy móc się przyjrzeć temu, co się wydarzyło i zamiast pojawiających się opinii, jestem do niczego, czy znowu mi nie wyszło, rozłożyć to na czynniki pierwsze. Tak jak w pacjent, o którym wspominałem, który przejadł się pierogami ostatnio. Jak już doszedł do ładu, opanował się, to na zimno się temu przyjrzał i dokładnie zrobił to, co mamy rozpracowane w ćwiczeniach. Czyli przyjrzał się tej sytuacji, mhm. rozpisał sobie ją i zobaczył, o co chodziło. Także po prostu zbyt dużo na siebie wziął i, e, i potrzebował trochę łatwości, mhm. trochę świętowania tego, że mu już tyle wyszło. Tylko, że nie był tego świadom, więc to poszło w taką stronę e, kompulsywną, więc... Na początku te nawroty mogą być po dwóch miesiącach, potem mogą być po czterech, po sześciu, aż w końcu dochodzimy do takiego momentu, że one się pojawiają raz do roku, bo przestają się pojawiać. Jak w przypadku osób, które trzeźwieją od alkoholu. Czyli takie fizyczne e, trzeźwienie od alkoholu może potrwać kilka dni, do, do może w ekstremalnych wypadkach do dwóch tygodni. Ale to emocjonalna chęć sięgnięcia, ten nawyk, to przeważnie trwa z, do, do dwóch lat. On pozostaje z z dwa lata bardzo intensywny, czasami więcej. I w przypadku jedzenia słodyczy, czy, czy takiego nawykowego jedzenia, jest bardzo podobny schemat, że my, ok, możemy zrobić ten detoks, i przy, czy post od danego zachowania, ale to jeszcze będzie w nas emocjonalnie siedziało. Taki nawyk i czasami chęć po, po, wrócenia do tego stanu, który mhm. nam w jakiś sposób sprawiał przyjemność, w jakiś sposób pomagał. Więc wyciągamy wtedy wnioski. Okej, okay, to się stało, podnoszę, podnoszę się, wiesz, potknęliśmy się, ale się podnoszę, otrzepuję, poprawiam koronę i idę dalej, mhm. wyciągam wnioski. I to się, jeżeli sobie przerobimy to odpowiednio, to też ważne jest podkreślenie, że w takiej samej konfiguracji, w tej samej, samej sytuacji najprawdopodobniej ten nawrót się nie pojawi, nie mhm. wystąpi. Mhm. Więc jak przepracujemy sobie odpowiednio dużo sytuacji, to, to będziemy na to odporni, będziemy już po tej drugiej stronie yy, bliżej tych zdrowych nawyków żywieniowych. Okej, okay. a to, to jestem je, jeszcze ciekaw, yy, bo gdzieś tam w, wcześniej w rozmowie zestawiliśmy trochę takie uzależnienie od jedzenia z uzależnieniem od nikotyny, yy, od alkoholu. I zastanawiam się, nawet z takiego punktu widzenia fizjologicznego, czy też pojawiają się jakieś efekty odstawienia? tak jak to ma miejsce w przypadku alkoholu? Czasami się pojawiają tam się pojawiają, to często jest to jeden, dwie doby może trwać osłabienie, ból głowy, problemy z koncentracją. No, w skrajnych przypadkach może to trwać powiedzmy tydzień. Mhm. Jest taki trudny tydzień, jak ktoś odstawia. Ale miałem też przypadki osób, które bardzo dużo piły na przykład słodkich napojów, i w momencie, kiedy odstawiły te napoje, miałem kiedyś taki telefon Mikołaja, ja czuję po prostu jak alkoholik na odwyku. Zimno mi dreszcze mną no, e, wstrząsają, no i myślę tylko o tym, żeby się napić. Mm -hmm. nie, czegoś słodkiego z powrotem. Okay. Więc. O z mojego doświadczenia są takie, ale to są bardziej wiesz, własne obserwacje, ponieważ litera, nauk, nie, no literatura jasne, naukowa jeszcze tego, tego nie opisała. Tak, my, myślę, że nasi słuchacze mają świadomość, że, że, że czasem musimy się podeprzeć własnymi obserwacjami, ale zawsze też to podkreślamy, że w tego nie możemy tego przenosić na populację, bo to po prostu tak, hmm. e, tak nie działa, ale te obserwacje również, e, również są cenne. E, no dobrze, no to jeszcze, jeszcze jeden taki wątek, który gdzieś trochę w mojej głowie się rodzi, bo m, mówi się, i też już o tym powiedziałeś e, odrobinę, że suma uzależy Musi się zgadzać, może możesz powiedzieć to trochę innym językiem, ale pytam o to, bo osoby uzależnione od substancji bardzo często w toku terapii, w toku życia znajdują sobie jakiś inny substytut: tak? sport, czasem ekstremalny, hobby, czasem niekonwencjonalny, czasem jakiś zdrowszy holizm. Tak? I czy tu dzieje się podobnie, czy może trudno jest zestawić ze sobą tego rodzaju problemy i, i, i mierzyć je tym samym kalibrem? Dzieje się podobnie. w Wielokrotnie się pojawiają komentarze, że łatwiej było przestać pić, przestać palić, niż jeść, tu szczególnie słodycze. I, i, i faktycznie mm... Jest taka słodycze, wiesz, alkohol to jest e, przetrawione węglowodany, <głos> <głos> przetrawione cukry, nie, więc z, zresztą mechanizm też, e, też jest czasami podobny, też daje jakieś uczucie przyjemności, e, tak jak wspomniałem, jest to związane z, e, znaczy no, to nie jest sam cukier, jak też wcześniej rozmawialiśmy i same węglowodany, tylko całość e, kaloryczna, otoczka tego, co, co, co nam daje, natomiast e, no tak, to... Daje jasne emocjonalne uczucie takiego może bezpieczeństwa, że jak jest jakieś wewnętrzne napięcie, ktoś myśli, żeby sięgnąć po dane zachowanie albo sięgnąć po, po daną substancję, ale już jest po terapii i po odwyku, to jedzenie tak? jest, jest pod ręką. I bardzo często też w naszych grupach są osoby niepijące. Mhm. Albo, albo bardzo okazjonalnie. Aha, ale, ale bardzo osoby uzależnione od, od jedzenia, uzależnione powiedzmy od słodyczy, też później w to uciekają w jakieś na przykład nie wiem, sporty ekstremalne, albo jakieś takie, takie hobby, które będzie dla nich innym holizmem, albo jakieś takie zachowania, które będą miały wymiar zdecydowanie zdrowszy, ale można byłoby również no, dosyć obiektywnie powiedzieć, że jest to, jest to jakiś jakieś ich opium. W zdrowszym na temat, wydaniu. Na ten temat jeszcze nie mam informacji. Okay. E, natomiast e, zachęcamy do często sami, sami zachęcamy do rozpoczęcia aktywności fizycznej jako naturalnego mechanizmu, bo aktywność jest świetnym sposobem, żeby regulować to napięcie się po prostu czuć lepiej. Tylko żeby nie, nie sięgać po nią w taki właśnie skrajny, ekstremalny sposób, e, ponieważ to już przestaje z, e, służyć zdrowiu. Wiesz co, e, tak się zastanawiam jeszcze, ponieważ e, po tej rozmowie. A zmierzamy już powolutku w, w kierunku końca, mam takie wrażenie, że to, o czym mówiliśmy, ma bardzo, bardzo dużo punktów wspólnych, nawet czasem tak dużo punktów wspólnych, że mnie te tematy zaczynają się zacierać. Między na przykład problematycznym jedzeniem emocjonalnym, o którym mieliśmy również tutaj tutaj odcinek. I zarówno jeżeli chodzi o te punkty. Związane z tymi objawami, z tym, jak, że jest to tak naprawdę praca z regulacją emocji, e, tym, jak ta terapia wygląda, to ja widzę bardzo, bardzo dużo punktów wspólnych i powiem szczerze, tak jak już przed chwilą wspomniałem, mnie się to czasem tak zaciera, że nie widzę granicy, ale ja nie jestem też specjalistą, między uzależnieniem od jedzenia, a na przykład właśnie wspomnianym takim problematycznym jedzeniem emocjonalnym. Tak, bo to są mowne granice. To są, jest pewna skala, która jak odpowiesz na dziewięć takich pytań twierdząco, to już jesteś jak Klasyfikowany do jednej kategorii, a jeżeli inaczej, to do drugiej. To jest bardzo, bardzo płynne, i tutaj są różne grupy specjalistów, którzy ze sobą rozmawiają. I, Ale wiesz, potrafią rozmawiać wspólnym językiem. Różnie to bywa. Aha, okay. Wiesz, to jest bardzo, bardzo różnie. To taka ciekawostka, który, o której ci, którą mogę się podzielić, jak organizowaliśmy konferencję, e, odezwaliśmy się do jednego centrum zaburzeń odżywiania i e, czy wys, wystąpiam jako prelegent w naszej, naszej konferencji, no, ale usłyszeli, że to jest konferencja uzależnienia od jedzenia i strasznie awersyjnie do tego podeszli, że nie, że nie weźmiemy w tym udziału. E, Okej, okay, no to dla nas jasny komunikat, i wtedy wprowadziliśmy cudzysłów w przysłowie uzależnienie. Uzależnienie mm -hmm. od jedzenia w cudzysłowie, bo chcemy odpowiedzieć, czy to jest uzależnienie. No, to chcemy pobudzić debatę. I zaprosiliśmy specjalistów od terapii uzależnień. Więc znowu, ej, dlaczego to jest w cudzysłowie? Nie? O co chodzi? Dlaczego to? Nie zrozumieli w ogóle tego. Więc zależy kto z której strony patrzy i no ile ma otwartości na dialog i poszukiwanie rozwiązań. Mm -hmm. My staramy się jako Fundacja FitMind łączyć specjalistów i pobudzać ten dialog, no, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Czy, czy to jest uzależnienie, czy to jest spektrum nadmiernego jedzenia, czy, czy jeszcze jak inaczej to nazwać, Jasne. jak określić. Ja myślę, że to jest też, tak mi się wydaje, przynajmniej, że jest to spory problem dla ludzi, którzy z tego rodzaju problemami się Borykają i chcieliby je dosyć jasno i klarownie nazwać, jakoś nawet dla siebie, żeby, żeby można było temu jakąś etykietę przypiąć, czy to jest uzależnienie, czy to jest jakieś problemy z emocjonalnym jedzeniem problematycznym, i myślę, że mogą mieć tutaj dosyć dużo trudności, przynajmniej z mojej tak. perspektywy. Tak, też znowu z, z własnego doświadczenia wiem, że osoby, które mają gdzieś z tego, w tym obszarze problemy, trudności, albo na przykład faktycznie są uzależnione od jedzenia, próbują przede wszystkim u dietetyków szukać pomocy i jeżeli ktoś ułoży plan dietetyczny tej osobie i powie po prostu nie jedz, to ma bardzo krótkie nogi i tragiczny efekt później, konsekwencje efekty, o jedzenie jeszcze więcej i to nagle zyskuje tylko na wartości mhm. tego typu żywność. I jeżeli ta osoba pójdzie do terapeuty, to jest całkiem dobry kierunek, ale terapeuci często nie mają żadnej wiedzy żywieniowej, a starają się pomóc w obszarze żywienia i doradzają. I jakimiś swoimi radami się dzielą, co się u nich sprawdza, i tu wielokrotnie były jakieś naprawdę hardkorowe zalecenia i to znowu się nie sprawdza. Czasami się sprawdza, czasami nie. Więc trafiają do nas często osoby, które już wielokrotnie, od lat, od na przykład 30 lat się z tym zmagają i próbują na różne sposoby, i gdzieś dopiero połączenie tych różnych obszarów, czyli i tej, tej części psychologicznej, i tej żywieniowej. Nagle otwiera to, to zrozumienie, i okej, okay, to jest jakaś droga, którą, którą mogę podjąć, żeby, żeby sobie pomóc. Mhm. I jest to zaufanie, i, i większa wiara w to, że, że tym razem pójdzie. Jasne, czyli przydałyby się zarówno kompetencje na polu tym psychologicznym, jak i na polu żywieniowym. Ale ostatnie pytanie, jeszcze tak, bo to też już gdzieś tutaj padło. Ja też powiedziałem, że do tego wrócę. W przypadku tego rodzaju problemów w terapii. Gdybyśmy sobie tak chcieli trochę to zestawić, to, to te, ta specjalizacja i te narzędzia. Tutaj mówimy jednak w przeważającej mierze o kompetencjach psychologicznych, a nie kompetencjach związanych z naukami o żywieniu. Zgadza się czy niekoniecznie? Tak, 80% jest to bardziej kwestia psychologii, kwestia emocji, nawyków i około 20% związanych z żywieniem. Czyli jak mamy 10 spotkań, to dwa są przeznaczone temu, jak jeść, bo większość z pacjentów. Dobrze wie jakieś. Tylko, że to się nie sprawdza. Te zalecenia się nie sprawdzają. Więc tam nie ma już wielkiej potrzeby kontroli tego, co jedzą, tylko ograniczenia tych produktów, które są nadmiarowe, które, które gdzieś zaburzają proporcje w zdrowej diecie. Jasne. I, to, i to, to, zauważyliśmy, że naprawdę działa, to czasami jest zaskakujące do osób, które się do, nas, do naszej fundacji zgłaszają, i myślę, że przejdą, tak jak wspomniałem, proces odchudzania dziesięciotygodniowy, mm -hmm. a my tu rozmawiamy w taki... Wiesz, my też stawiamy na to, żeby to była taka forma fajnej podróży, zabawy. Stawiamy na relacje, na to, że budujemy te więzi, że tam każdy z uczestników czuje się bezpiecznie i pierwszą część spotkania właśnie dzielimy się tym, co u nas w taki empatyczny sposób, wysłuchując. Czasami to już jest bardzo potrzebne. Później mamy różne ćwiczenia i jest jedno zadanie na, na najbliższy tydzień i to naprawdę pozwala zżyć się w tej grupie i ten czas przeznaczyć jako, jako właśnie taki czas miłej, fajnej zabawy i fajnych kontaktów niż jakiegoś e, kolejnego spotkania ze specjalistą i, i słuchania tego, co trzeba zrobić, a czego nie wolno robić. Jasne. Myślę, że ty też dzisiaj nas całkiem niezłą podróż zabrałeś. Drodzy Państwo, ja odsyłem do e, książki Uzależenia od Słodyczy. Ty masz ze sobą karty, również możesz je, e, możesz, możesz je również e, pokazać. E, no i gdzie można Ciebie, Mikołaju, jeszcze e, znaleźć? Gdzie Możemy odesłać naszych słuchaczy i naszych widzów? Głównie działam na Facebooku, ale również na Instagramie, na YouTubie. Zapraszam też do, na fanpage i na stronę naszej fundacji, to jest fundacja FitMind, gdzie prowadzimy regularnie nabory na grupy intensywnej zmiany nawyków żywieniowych. Myślę, że wielu słuchaczom taki program może przynieść wiele dobrego. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za, za, za tę rozmowę, za, za twój czas i za podzielenie się, podzielenie się swoją wiedzą. Panie panowie, moim gościem był Mikołaj Horoszyński. Bardzo ja Ci dziękuję. dziękuję. W swoim tempie podcast sieci fitness city